Album Nowe Horyzonty of the Screen jest kompilacją około 250 zdjęć, portretów gości, głównie reżyserów filmowych. Zostały zrobione przez Łukasza Gawrońskiego, Rafała Placka i Maćka Kulczyńskiego w ostatnich 8 latach. Każde z tych zdjęć, każdy z tych portretów jest oddzielną historią spotkania modela, twórcy i artysty właśnie. To, co niezwykłe w tym projekcie, to to, że właściwie od samego początku cieszyliśmy się z pełną swobodą artystyczną, twórczą. Można powiedzieć, że ograniczała nas tylko fantazja. On jest inny, bo na co dzień jestem fotoreporterem Polskiej Agencji Prasowej. A tutaj muszę się zamienić w fotografa i tutaj musi powstać tylko jedno zdjęcie tak naprawdę. W bogatej kolekcji czarno-białych portretów są zdjęcia między innymi takich twórców jak Terry Gilliam, Paweł Pawlikowski, Jerzy Sztur, Kim Kidok, Agnieszka Warda, Małgosia Szumowska, Peter Greenaway, Mariusz Treliński, Krzysztof Zanussi oraz Leo Carax. Do tej pory zgromadziliśmy ponad 70% potrzebnych środków na publikację tego albumu. Między innymi są to pieniądze pochodzące od naszego sponsora, od firmy T-Mobile, również z Europejskiej Stolicy Kultury i miasta Wrocław. No potrzebujemy resztę i liczymy tutaj bardzo na Państwa pomoc, na Państwa wsparcie tego ciekawego, wydaje się, projektu. Wspomóc tą ideę, publikację tego albumu można poprzez portal internetowy wspieramkulturę.pl. Dziękuję serdecznie.